Witam wszystkich serdecznie, nawet bardzo serdecznie w 59. odcinku końcówek piątkowych. Dwa piony walczą przeciwko jednemu. Co my tu widzimy? Widzimy, że czarny król nie może puścić białego do przodu. Biały wygrywają bez względu na to, kto ma posunięcie. Król C8. Jeżeli teraz król A6, to najprościej wygrywa król B7. Czarny musi wziąć i my bijemy. Widzimy, że pion dochodzi. Król C8, a jak król A8. Żeby wygrać, to trzeba przepchnąć, dojść pionkiem C. Na jego drodze stoi pion B7. Nie trzeba zdjąć pionka. Pion bije. No i dochodzimy. I dochodzimy szybciej w dodatku jakby z szachem. Wygraliśmy. Przyjrzyjmy się pozycji jeszcze raz, gdyby był ruch czarnych. No, gdyby był ruch czarnych, to zróbmy ruch tu, 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 tu. Przerzuciliśmy posunięcie na czarne, po to, żeby nie psuć pozycji. Co teraz może grać czarny? Jeżeli król A6, to natychmiast białe wygrywają po królu. A8. Jeżeli król A8, to znowu wygrywa najprościej w świecie. A6 i pionce. Dochodzi z szachem nawet o dwa razy szybciej. Dwa razy szybciej. Ustawmy zbliżoną pozycję. Zamieńmy miejscami króle. Niech teraz czarny stoi na C7 biały, a piony ustawmy tak samo. Wydaje się, że się nic nie zmieniło. Tymczasem czarny król ma więcej przestrzeni, a biały mniej. No spróbujmy. Król C8. Pchnięcie piona nic nie daje, bo król nie wyjdzie z narożnika. Pchnięcie piona A przegrywa. I znowu pchnięcie piona nic nie daje, bo czarny król z C7 i C8 blokuje białego króla. Czy coś zmienia, gdyby w tej pozycji był ruch białych? Ano zobaczmy. Gdyby był ruch czarnych. Przy ruchu czarnych czarne grają król C8 i białe nie uzyskają wolnego pionka na linii C. No, to znaczy jak uzyskają, to go król będzie bronił. A uzyskanie wolnego pionka na linii A nic nie daje, bo czarny król nie wypuści białego króla z narożnika. Przestawmy pozycję na ciut inną. I znowu bliskość narożnika gwarantuje czarnym remis. Nie wolno tylko wpuścić białego króla na pole C7. Pole C7 jest zaminowane. Król B5, król C7, król C6. Można i na C7. Król B7, król B8, pchnięcie piona A. Pchnięcie piona C, przepraszam, nic nie daje, bo z pionem A się nie wygrywa. Tudzież pchnięcie piona tego też nic białym nie daje, bo pion nie dochodzi, król go blokuje. Widzimy więc, że w całym szeregu pozycji czarne remisują bez trudu. Ustawmy jeszcze jedną pozycję, taką
lekko bliźniaczą, ale trochę jakby inną. Co my tu widzimy? Jest to pozycja wzajemnego cugcwangu. Białe muszą pchnąć jednego pionka, by mieć szansę na wygraną. Jednakże po pchnięciu pionka czarny król wejdzie przed piona. Jeżeli biały kombinuje, czarny król radzi sobie, nie pomaga ruch e6, ponieważ pion pada z szachem. Jedyne szanse na wygraną pójść tu. I teraz nie król e8, bo król h7, tylko marsz. Jak król się cofa po piona, to pion nie dochodzi. A jeżeli idą hetmany, to dochodzą jednocześnie, jak to się mówi. Jednocześnie. Cofnijmy się do pozycji wyjściowej. Zróbmy, co by było, gdyby był ruch czarnych. Raz, 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 raz. Przy ruchu czarnych czarne przegrywają. Teraz dla odmiany czarne są w cugcwangu. No to wygrywa król g7. Pchnięcie piona nic nie daje, bo pion nie dochodzi. Król e7, król g8. Odciągamy króla. Jak król na e6, to wygrywamy. A jak król na e8, to przerywamy się jak w pierwszej pozycji. O. I teraz już zdążymy. Dorabiamy piona z szachem. Widzimy więc, że pozycja na diagramie jest pozycją wzajemnego cugcwangu. Kto zaczyna, ten traci. Biały przy swoim posunięciu, będąc na posunięciu, nie może wygrać, natomiast czarne przy swoim posunięciu przegrywa. Dziękuję za uwagę.